E-posterunek to jeden z flagowych projektów teleinformatycznych policji. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów miał odciążyć funkcjonariuszy i pomóc im w codziennej pracy. Jednak system za niemal 20 milionów złotych praktycznie nie funkcjonuje i nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek będzie działał. Sam zamysł jako taki był bardzo interesujący. Natomiast no niestety, i tu przechodzimy do sedna naszej kontroli, wykonanie w przypadku e-posterunku można nazwać, wiem, że to są mocne słowa, ale można nazwać jako klasyczny sposób pokazujący, jak nie należy wprowadzać systemy informatyczne, nie tylko w policji, ale w ogóle w administracji państwowej. System, na który wydano blisko 20 milionów złotych i który, jak sam pan zauważył słusznie, jest bardzo oczekiwany przez policjantów, po prostu, pomimo wydania tych ciężkich milionów złotych, on po prostu leży w szafie, nie funkcjonuje. No więc przyjrzeliśmy się, dlaczego nie funkcjonuje. Okazuje się, że potężne błędy były już popełniane na etapie planistycznym. Etap planistyczny był na tyle źle przeprowadzony, że nawet skrajnie niezgodnie z tymi dokumentami wewnętrznymi policji. Czyli policjanci w przypadku e-posterunku tak do końca nie wiedzieli nawet, ile i jaki sprzęt jest im potrzebny do zrealizowania tego projektu, jaka wielkość środków. Problem polegał na tym, że w naszej ocenie projektanci robili swoje, a policjanci potrzebowali zupełnie czegoś innego. W związku z tym te drogi się na tyle rozeszły, że powstał taki produkt, który na tym etapie wywołuje takie kontrowersje, na ile w ogóle zrealizować, czy odstąpić od realizacji tego projektu, na ile go zmodyfikować, na ile ewentualnie zlecić innej firmie modernizację tego projektu. Proszę sobie wyobrazić, że w trakcie naszej kontroli, pomimo tego, że ten tak zwany produkt zupełnie nie zafunkcjonował, był obarczony wieloma bardzo poważnymi merytorycznymi błędami, policja zastanawiała się, czy nie wydatkować kolejnych 15 milionów na rozbudowę czegoś, co zupełnie nie funkcjonowało. Zaprzestano realizacji tego pomysłu na skutek naszej kontroli. No tutaj weszliśmy w bardzo poważny obszar, dlatego że stwierdziliśmy, że usiłowano wprowadzać ten system informatyczny mocą takich decyzji arbitralnych, wbrew negatywnym opiniom tych, którzy mieli użytkować ten system, z ewidentnym złamaniem ustawy o ochronie danych osobowych. Kontrolerzy w trybie artykułu 51 ust. 4 naszej ustawy poinformowali komendanta głównego policji i ten wydał polecenie o zaprzestaniu wprowadzania tego systemu i o usunięciu wszystkich danych, w tym również niestety danych wrażliwych, odnoszących się zarówno do obywateli, jak i niestety do policjantów. Dane te były praktycznie niezabezpieczone w komputerach, które miały obsługiwać ten system. W związku z tym, generalnie rzecz ujmując, system, zamysł wsparcia informatycznego słuszny, wykonanie na tyle źle, że po prostu ten system nie istnieje. System wspomagania dowodzenia policji, mimo kłopotów, został uruchomiony w terminie. Jednak poważne wątpliwości budzi sposób jego sfinansowania. Też przy sporych błędach planistycznych, ale jednak zgodnie z czasem, z terminem wyznaczonym, system wspomagania dowodzenia zafunkcjonował. System polega na tym, on jest dedykowany przede wszystkim do służb dyżurnych, które w oparciu o ten system mogą sensownie planować siły, środki, rozdysponowywać te siły optymalnie, jak również system ten ma wspierać te organizacje sztabowe, tak jak służby prewencyjne. Tutaj ten system rzeczywiście zafunkcjonował od 1 stycznia 2013 roku, natomiast system był zbudowany w przedziwny sposób, jeśli chodzi o sposób finansowania budowy tego systemu. Otóż policja miała ze środków strukturalnych europejskich przyznaną kwotę dużą, jak na polskie warunki, bo aż 150 milionów złotych. Ten system, natomiast proszę sobie wyobrazić, w kwocie blisko 70 milionów złotych niemal w całości został zbudowany ze środków budżetu policyjnego. Tego trudnego budżetu policyjnego w sytuacji, kiedy policja ma tyle naprawdę palących potrzeb, rezygnuje z kwoty 150 milionów złotych, z której wydaje raptem tylko 1 800 000,
a grubo ponad 66 milionów złotych wydaje z własnych środków. No więc bardzo mocno to skrytykowaliśmy. Mogą być różne podteksty niewykorzystywania tych środków. Ja myślę, że to jest dobre pytanie również do ministra spraw wewnętrznych, dobre pytanie do pani minister rozwoju regionalnego i dobre pytanie do ministra administracji i cyfryzacji. Do wszystkich tych organów skierowaliśmy odpowiednie pisma informujące o tym stanie rzeczy. Przy tym naszym zdaniem wadliwym sposobie finansowania tego projektu, no on na szczęście funkcjonuje. On powoduje, że policja ma takie narzędzie. Z tej naszej kontroli wyłania się taki obraz z jednej strony potężnych, realnych potrzeb, z drugiej zaś strony jakiegoś dziwnego rozdźwięku pomiędzy ludźmi, którzy mają wizję, wizjonerów, a tych, którzy realnie chcą i mogliby korzystać z bardzo praktycznych rozwiązań. Ja myślę, że to taki klasyczny przykład do zastanowienia, żeby tych błędów ewidentnie nie popełniać w przyszłości.